Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie tygodniowe, w którym tradycyjnie zobaczę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jakby się przedstawiacie, będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale są już czytania na wrzesień oraz co nowego przyjdzie na jesień. Tutaj je gdzieś na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem również je znajdziecie. Koniecznie sprawdzajcie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Koziorożce, przejdźmy do czytania. I sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. O, tutaj macie dziesiątkę kielichów. Piękna karta. To jest karta kokoszenia się z najbliższymi. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A pojawia się dla Was król buław z kolei. Tutaj jakiś ogień, no może na przykład w związku, w relacji. Co odchodzi do przeszłości? A do przeszłości odchodzi dwójka kielichów i to jest akurat dziwne. Mi się wydaje, że tutaj chodzi o po prostu odnowienie, przynajmniej w tym tygodniu, spokojnie. Namiętności w związku. Ale niech no ja rozłożę wszystkie karty. Zobaczymy, jak wy się przedstawiacie koziorożce. A wy przedstawiacie się jako ósemka monet. Ona jest związana z pracą i z oddawaniem się obowiązkom, ale też w ogóle z pracą tutaj w tym przypadku nad związkiem, z kimś bliskim, bo nie musi wcale chodzić o partnera czy partnerkę. No, może macie przyjaciół, którzy ostatnio Was bardziej potrzebowali, a Wy nie mieliście dla nich czasu. Teraz macie. Jaka będzie dla Was rada? W radzie jest karta diabła. Ja bym powiedział, że tutaj należałoby razem oddawać się przyjemnościom, takim typu wspólne gotowanie, wspólne pieczenie, wspólne powiedzmy, no nie wiem, malowanie, rysowanie, żeby zrobić coś razem kreatywnego i takiego scalającego, bo rutyna tutaj nie będzie dobrze działała. Czego nie robić, czego unikać? Unikać dwójki mieczy i z przełożenia król kielichów. I słuchajcie, nawiązując do tego, co powiedziałem wcześniej. No powiedzmy, że na przykład ostatnio chcieliście się spotkać z przyjaciółmi, ale nie było czasu, a teraz w tym tygodniu musicie jeszcze do tego umyć samochód i na przykład zrobić porządki w szafie. Zaproście do siebie przyjaciół. Postawcie jakieś winko albo coś innego i może razem zróbcie te porządki, albo razem posprzątajcie samochód. Pogadacie, pośmiejecie się, kilka pieczeni na jednym ogniu. Ale teraz tak, pojawiło się sporo kielichów, to myślę, że nawet dobrze. Z przełożenia król kielichów, który mówi o tym, że będzie to emocjonalny, ciepły i miły tydzień. Tutaj myślę, że macie szansę z kimś się pogodzić lub w ogóle spędzić bardzo miło czas, zwłaszcza z osobami, z którymi ostatnio no, tego czasu miłego nie było. W ogóle nie było czasu na to, aby spędzić go wspólnie. Oczywiście sprawdzajcie też czytania dla swoich znaków ascendentalnych, bo tam będzie więcej. W ogólnej energii jest dziesiątka kielichów i ona przedstawia dwie osoby, które no, razem tutaj w uścisku romantycznym sobie stoją, przed nimi tęcza, horyzont i jest to karta kokoszenia się albo w ogóle spędzania czasu z bliskimi, miło, spokojnie, też planując jakąś wspólną przyszłość i
Nie ukrywam, że może część z Was planuje ze swoimi bliskimi, czy z rodziną, czy z przyjaciółmi, jakieś wspólne podróże. Albo może to, żeby jakoś bliżej obok siebie zamieszkać. Tak widzę. Zobaczcie, przychodzi do Was karta Króla Buław i tutaj Król Buław może mówić o kimś z Trygonu Ognia, czyli Baran, Lew, Strzelec. Więc myślę, że może z kimś takim macie do czynienia, ale spokojnie, nawet jeśli nie, to ta karta by sugerowała, że jest bardzo dużo namiętności i takiej, no, jakby to powiedzieć, kreatywności seksualnej, zwłaszcza jeśli są tutaj pary dłuższe stażem, bo ja tutaj widzę, że macie dla siebie dużo czasu, albo właśnie inaczej, macie dla siebie mało czasu, ale jak już jest ten czas wspólny, to staracie się go wykorzystać jak najbardziej się da. Jeśli chodzi o sprawy łóżkowe, no powiedziałbym, że tutaj lubicie eksperymenty i przydadzą się Wam. Tutaj też widzę, że tak się umiecie w tym tygodniu zorganizować, żeby szybko uwinąć się z obowiązkami, żeby później mieć czas na bliskich i przyjemności, albo już wiecie, jak połączyć jedno z drugim. To tak a propos tego wspólnego sprzątania szafy i tak dalej. Do przeszłości odchodzi dwójka kielichów i to dziwne, bo to karta miłości, ale no, ja bym powiedział, patrząc na całość, że tutaj uda Wam się albo odnowić jakąś relację i nie mówię o takiej, która zakończyła się w dramacie, bardziej mi chodzi o taką, w której ostatnio nie było czasu, nawet przez dłuższy czas dla siebie. Może nawet na kamerce gdzieś przez internet połączycie się z koleżanką z dawnych lat, czy z kolegą ze szkolnej ławki i okaże się, no, że macie ze sobą nadal dużo tematów do rozmowy, a może i nawet wspólne pasje i zaplanujecie spotkanie. Oczywiście sprawdzajcie też czytania na jesień, na wrzesień i miłosne, bo są na moim kanale. Zobaczcie, Wy pokazujecie się jako ósemka monet. I to karta pracy i takiego skupiania się na czymś, co daje Wam jednocześnie dużo takiej przyjemności. To jest taka, to jest skupianie się na czymś, na tworzeniu czegoś, co jest być może Waszą pasją. I dlatego powiedziałem wcześniej, że razem ze swoimi bliskimi robicie coś scalającego Was. Razem gotujecie, może codziennie inną kolację związaną z inną tematyką, dzisiaj hinduskie, jutro tajskie, pojutrze, no nie wiem, bułgarskie, greckie i tak dalej, i tak dalej. Coś wspólnie robionego, wykonywanego daje Wam bardzo dużo zadowolenia i scala Waszą relację, to już mówiłem parę razy. Ciekawy jestem, czy z kimś to rezonuje. No też widzę, że ktoś może chcieć mieć romans w pracy. Albo komuś się wydaje, że osoba w pracy, no tak na Was wiecie, flirtująco zerka. W razie jest diabeł. I diabeł to kusiciel, który wskazuje na przyjemności. I chodzi o to, żeby właśnie robić sobie dobrze w tym tygodniu. Zabierać siebie do kina, na kolację, zabierać siebie, słuchajcie, na kursy, nie wiem, malowania, jogi, wyciszania się. Coś, co ma wpłynąć na Was kojąco i dać Wam przyjemność. Jeśli macie do tego jeszcze wkręcić swoich przyjaciół, fantastycznie. Może jedno drugie będzie motywowało, żeby chodzić regularnie na kursy językowe, albo na siłownię, czy na jakiś fitness. To tutaj już wymyślać nie będę. I czego nie robić, czego unikać? Tutaj jest dla Was dwójka mieczy, która wskazywałoby na to, żeby nie zamykać się na odnawianie relacji z osobami, które kiedyś, no, dużo Was łączyło z nimi. I tak jak już wspominałem wcześniej, nie chodzi mi o jakieś relacje, które zakończyły się ogromnymi dramatami, ale bardziej właśnie takie, które, no powiedzmy, na jakiś czas Wasze drogi się rozeszły, co jest normalne i naturalne. No tutaj jest powiedziane, żeby dać komuś szansę i otworzyć się na nowe rozwiązania, również z bliskimi. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Na moim kanale są już czytania na wrzesień, co nowego przyjdzie na jesień oraz czytania miłosne. Tutaj gdzieś wszystkie podlinkuję,
ale w opisie pod filmem również je znajdziecie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.